przyszła do mnie klientka, którą znam już od paru lat, ale teraz przyszła do mnie, bo chce schudnąć i zdecydowała się, że pod wpływem tego, co ja mówię, to schudnięcie może być bardzo fajnym rozwiązaniem. I ona by tak chciała schudnąć. I pyta się mnie, czy jej gotowy jestem pomóc, a ja oczywiście ze swoją motywacją, ze swoją gotowością do pomocy rzucam się jak do tonącego. I mówię, dobra, zaplanujmy, ile chcesz schudnąć? Bo widzę, że 20 parę kilo. A ona mi na to, że ona by chciała schudnąć 7 albo 8 kilo. A mówię, a ile masz nadwagi? No dziś 23. A mówię, to czemu chcesz schudnąć 7? No bo wiesz, jakbym schudła 23, to by mi skóra wisiała. A ja, jak schudnę 7 kilo, to będę całkiem nieźle wyglądała. Mówię, masz rację, tylko czy się zastanowiłaś, jak schudniesz 7 kg, to nadal będziesz ty taka, jak teraz jesteś, tylko troszkę chudsza. Jeżeli schudniesz 20 kg, 22, to staniesz się innym człowiekiem, staniesz się zgrabną kobietą, sprawną fizycznie, która uwielbia tańczyć, uwielbia biegać, uwielbia się poruszać. Ona mówi, ale wtedy nie będę się podobać tym facetom, no bo mi będzie skóra wisieć. I kochane, powiedziałem jej szczerą prawdę. Masz rację. Przestaniesz się podobać tym facetom, którym się teraz podobasz. Bo teraz podobasz się facetom, którzy uwielbiają świnki. A zaczniesz się podobać facetom, którzy uwielbiają wiewiórki. I ty się zastanów, czy rzeczywiście zawsze chcesz być Miss Piggy, bo może ty chcesz być króliczkiem, wiewiórką? Pomyśl, czy jesteś gotowa zmienić nie tylko siebie, nie tylko swój świat, ale również tych, którzy na ciebie będą lecieć. I ona się wtedy zastanowiła i mówi, przekonałeś mnie. Ja wcale nie chcę, żeby lecieli ci, którzy lecą, ale to będzie dla mnie ogromna przygoda, jak przylecą inni.